Ze mną pan Ryszard Kotys, czyli serialowy paździoch. Bardzo mi miło, bo już po raz kolejny koledzy mi zazdroszczą, że tyle razy z panem rozmawiam. Ale żeby pan wiedział, jak mnie zazdroszczą, że pan ze mną rozmawia. Tym mi milej. Panie Ryszardzie, spotykamy się dzisiaj po raz kolejny na planie serialu, bo to już jest 14 rok grania. Jak zwykle będzie pewnie dużo nowości, prawda? Tak, to znaczy zawsze zdarza się coś nowego i dlatego chyba tak długo utrzymujemy się na wizji i publiczność ciągle śledzi nasze perypetie. Ale oczywiście prawie zawsze jest tak, że można się spodziewać po pewnych postaciach, co one takiego ciekawego mają do powiedzenia, no, jakie wypadki mogą ich spotkać. Także ja jestem zawsze spokojny, że scenarzyści dla mnie coś napiszą takiego, co będzie ciekawe i zabawne. W tych odcinkach, z tego co wyczytałem i z tego co dostaliśmy w informacjach, między innymi będzie taki, w którym ktoś zanieczyszcza wyzieraczkę paździochowi. Będzie śledztwo? Tak, to będzie bardzo poważne śledztwo, które no, jakoś implikuje w ogóle myślenie o tym, jak co człowieka można spotkać, kiedy on nie wie, kto go otacza i tak dalej. No oczywiście śledztwo w rezultacie no, kręci się obok tych osób, które mamy najbliżej. Więc są podejrzenia oczywiście na Fertka, są podejrzenia, że to Boczek i tak dalej, ale w rezultacie wydaje mi się, że już nie chodzi o to, kto to zrobił, bo tego pewnie się nigdy nie dowiemy. Zresztą to nie mógłbym zdradzić, gdyby nawet tak było, ale wydaje mi się, że to jest tam jakaś głębsza refleksja, która może jest bardziej wartościowa niż to, że się złapie tego sprawcę. Już rozmawialiśmy tyle razy i tyle razy wspominaliśmy o tym, że to tyle lat grania jest nadal cenione przez widzów, ale 14 lat to jest... Z roku na rok to powtarzam, to jest fenomen. Jak pan myśli, dobrniecie do 500 odcinków, do teraz jesteście ponad 400. Dobrniecie do 500? Ja bym się zastanawiał, czy do 1000 dobrniemy. Tak pan mierzy. 500 to już niedługo, przeskoczymy przecież, bo to już jest 400 któryś tam, 20 czy coś takiego. Ciągle nam towarzyszy duże zainteresowanie publiczności, po prostu oglądalność mamy tak zwaną, a my, wie pan, jak się spotykamy gdziekolwiek, nawet w obcych krajach, bo mi się to zdarzyło teraz, że byłem w Kanadzie i w Niemczech na spotkaniach tam aktorskich, to wydaje mi się, że to jest absolutnie konieczne, żebyśmy ciągle jeszcze byli, grali i na to liczymy, że będziemy dalej tak chętnie oglądani, jak w tej chwili. Jak pan patrzy na te odcinki, to ma pan wrażenie, że odcinki są dobrze napisane? Myśli pan, że scenarzyści dalej są w formie? Tak, wydaje mi się, że bardzo, bardzo trzeba przede wszystkim pochwalić scenarzystów. Może nie zdajemy sobie sprawy, to znaczy my tak, aktorzy, że wszystko to, co jest dobre przecież w naszych rolach, to jest współudział olbrzymi. My tylko po prostu tam wnosimy coś na planie, natomiast nie do odcinek jest napisany. Odcinek zawsze jest napisany i wydaje mi się, że oni są w świetnej formie i po prostu nawet wydaje mi się, że są niedocenieni, bo ludzie sądzą, że na przykład paździoch to on potrafi coś tam ciekawego powiedzieć albo dowcipnego powiedzieć i przypisuje się to aktorom, a to przecież są teksty napisane przez nich. Także wydaje mi się, że jeżeli tylko jest okazja, żeby powiedzieć
o naszych scenarzystach, to wydaje mi się, że trzeba z tego skorzystać i chciałbym w związku z tym podziękować Aleksandrowi Sobiszewskiemu, Kasi Sobiszewskiej i Patrykowi Joce, który jest naszym reżyserem, ale również jest współscenarzystą, że dostarczają nam naprawdę coś ciekawego, co zawsze z niepokojem i z taką, no, z pewnym dreszczykiem czytamy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, którzy oglądają wiernie Świat według kiepskich i zachęcam tych, którzy jeszcze nie oglądają, chociaż sądzę, że takich jest bardzo mało, dołączcie do nas.